Dariuszu, witam Państwa i zapraszam na cotygodniowe podsumowanie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Tradycyjnie rozpoczynamy od poniedziałku, a w poniedziałek mówiliśmy, że radomski magistrat szuka porozumienia z radnymi Prawa i Sprawiedliwości w kwestii nowego projektu uchwały o stypendiach sportowych. Pojawił się nowy projekt, który zostanie przedstawiony radnym na czerwcowej sesji Rady Miejskiej. Sezon 2019-2020 w niemal wszystkich sportach zespołowych poza piłką nożną dobiegł końca. Radosław Witkowski, prezydent Radomia, ogłosił w kwietniu, że radomskie kluby nie otrzymają wypłat stypendiów z miejskiej kasy w maju i w czerwcu. Ta decyzja spowodowana była epidemią koronawirusa, a w zasadzie kryzysem gospodarczym, który epidemia wywołała, a także zmniejszeniem wpływów do miejskiej kasy i potrzebą większego wsparcia radomskiego szpitala i pogotowia w trakcie trwania stanu epidemii. Piłkarze Radomiaka Radom na początku czerwca wrócili do gry w Fortuna pierwszej lidze. Zieloni rozegrali już 5 spotkań, w których ani razu nie przegrali. 3-krotnie zwyciężali, a 2-krotnie remisowali. Prezydent Radomia poinformował o tym, że piłkarze Radomiaka jednak dostaną zamrożone stypendia za czerwiec. Radomiak jako jedyny klub wrócił na boiska, wrócił do gry. W maju piłkarze jeszcze nie grali, w czerwcu grają, więc uczciwe jest wypłacenie stypendiów za czerwiec. No, mamy nadzieję, że to też ustabilizuje sytuację w klubie, chociaż ta z tego co ostatnio słychać jest już całkiem unormowana. Sezon 2019-20 Fortuna pierwszej ligi zakończy się pod koniec lipca. W Radomiu powołano do życia Fundację Radom Arte. Fundacja będzie przede wszystkim wspierała działania Teatru Powszechnego imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu. Prezesem zarządu fundacji został Sebastian Klochowicz. Fundacja Radom Arte powstała z inicjatywy Małgorzaty Potockiej, dyrektor Radomskiego Teatru. Moim marzeniem było założenie takiej fundacji i nam udało się zrealizować tutaj to właśnie w Radomiu. I liczę na to, że coraz więcej podmiotów biznesu, ale również osób prywatnych będzie pomagało kulturze i będzie w świadomy sposób wspierało życie kulturalne, ponieważ od niego zależy edukacja naszych dzieci, edukacja naszego społeczeństwa. Fundacja została powołana przez przedstawicieli teatru oraz radomskiego biznesu. Kiedy w grudniu ubiegłego roku pani dyrektor Potocka zaprosiła nas do teatru i opowiedziała nam o swoim projekcie, to już wtedy zapaliła się iskra nadziei, że rzeczywiście taki pomysł połączenia biznesu z kulturą ma sens. W Radzie Fundacji Radom Arte znalazła się także Izabela Seweryn, kanclerz radomskiej loży Business Center Club. Jako biznes chcemy mieć realny wpływ na rozwój sztuki i kultury w naszym regionie radomskim. Tak naprawdę chcemy, żeby doszło do integracji środowiska zarówno biznesowego, jak i środowiska kultury. Będą to wyjazdy studyjne, będą to spotkania, będzie to tworzenie wspólnych naszych sztuk teatralnych. Pierwsze działania Fundacji Radom Arte będą skupione wokół wydarzeń towarzyszących 14. Międzynarodowemu Festiwalowi Gombrowiczowskiemu. Być może uda nam się zorganizować koncert, wystawy twórców szeroko pojętych sztuki. Myślimy o fotografii, myślimy o performance, myślimy o sztukach plastycznych. Fundacja Radom Arte, jak czytamy w jej statucie, swoją działalność będzie realizować z wykorzystaniem funduszy pochodzących z dotacji i subwencji, dobrowolnych darowizn od członków organizacji przedsiębiorców oraz wsparcia innych darczyńców. To była bardzo długa droga do domu. Trwała 76 lat. Do Muzeum Narodowego w Warszawie powrócił zaginiony obraz radomskiego malarza Jacka Malczewskiego zatytułowany Przy fortepianie. Dużą rolę w identyfikacji dzieła odegrała Paulina Szymalak-Bugajska, kierownik działu sztuki dawnej Radomskiego Muzeum. Obraz Jacka Malczewskiego przy fortepianie zaginął w czasie II wojny światowej. Losy dzieła radomskiego artysty pozostawały nieznane do listopada 2019 roku. Wtedy to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało poinformowane przez Muzeum Narodowe w Warszawie, że obraz został wystawiony na sprzedaż w domu aukcyjnym w Londynie. Posiadacz obrazu, Kevin McCormack, w wyniku bezpośrednich negocjacji z Ministerstwem Kultury podjął decyzję o dobrowolnym i bezwarunkowym zwrocie obrazu do Polski. Autentyczność obrazu potwierdzała ekspert malarstwa Jacka Malczewskiego. Paulina Szymalak-Bugajska, kierownik działu sztuki dawnej Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Kiedy dostałam fotografię z londyńskiego domu aukcyjnego przedstawiającego obraz Portret dwóch sióstr artysty czy przy fortepianie, no to nie mogłam uwierzyć. Pierwszy raz w ogóle zobaczyłam tą pracę w kolorze. No już widziałam ją na żywo, więc no, też robi wrażenie oczywiście. I no, szok, niedowierzanie.
A jednocześnie szczęście, że po prostu kolejna praca się odnajduje. Obraz przy fortepianie Jacek Malczewski namalował w 1877 roku. Poinformowałam prawowitego właściciela Muzeum Narodowe w Warszawie. Cała procedura została uruchomiona, trwało to kilka miesięcy. W tym czasie nic właściwie nie wiedzieliśmy, jak sprawa wygląda, jak się toczy, czy w dobrym kierunku. I dopiero w ostatnich tygodniach otrzymałam informację z Muzeum Narodowego z Warszawy, że wszystko zakończyło się sukcesem i obraz wraca do Polski, do Warszawy. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadal poszukuje ponad 70 obrazów autorstwa Jacka Malczewskiego, będących polskimi stratami wojennymi. Najbardziej znane wśród nich to autoportret z 1910 roku, portret Juliusza Hermana, doktora Brzezińskiego z 1886 roku i portret Ksawerego Branickiego z 1908 roku. To prawdziwa bomba transferowa, hit. Dwukrotny mistrz świata Dawid Konarski zagra w sezonie 2020-2021 w ekipie Cerradu Enei Czarnych Radom. Dawid Konarski, tego nazwiska nie trzeba przedstawiać fanom siatkówki. Dwukrotny mistrz świata z 2014 i 2018 roku w sezonie 2020-2021 będzie występował w Ceradzie Enei Czarnych Radom. To prawdziwa bomba transferowa. Jest to na pewno jakiś tam mega ruch klubu. Na pewno jest to bardzo mocne wzmocnienie bardzo doświadczonym graczem z wieloletnim doświadczeniem ligowym, gdzie na pewno podniesie poprzeczkę. Dawid Konarski ma 31 lat. W ostatnim czasie występował w Jastrzębskim Węglu, a wcześniej reprezentował barwy takich polskich zespołów jak Delekta Bydgoszcz, Asekoresowie Rzeszów czy Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Grał też w tureckiej ekipie Zirat Bankas Jankara. Na swoim koncie ma m.in. 3 złote oraz po jednym srebrnym i brązowym medalu Mistrzostw Polski, srebrny krążek Ligi Mistrzów czy puchar oraz Superpuchar Polski. Atakujący zaliczył już ponad 100 występów w reprezentacji Polski, z którą zdobył dwukrotnie w 2014 i 2018 roku Mistrzostwo Świata, a także w 2019 roku brąz Mistrzostw Europy. Zakontraktowanie reprezentanta Polski nie byłoby możliwe bez wsparcia sponsorów. Wiadomo, że ten ruch spowodowany był, że nasi sponsorzy pozostali z nami. Część nawet wzmocniła nas jeszcze bardziej, także mogliśmy sobie pozwolić na taki ruch. Z myślą tą, że w tym sezonie będziemy niespodzianką, że możemy dobrze grać, że możemy lepsze wyniki osiągać. Także wszystko teraz w rękach trenera i drużyny. Budowa zespołu Ceradu Enei Czarnych Radom na sezon 2020-2021 zbliża się już ku końcowi. Drużyna rozpocznie przygotowania do nowych rozgrywek 6 lipca. Segregowanie odpadów jest obowiązkowe. Kto tego nie zrobi od 1 lipca, musi się liczyć z dwukrotnie wyższą opłatą, ostrzega radomski magistrat. Segregowanie odpadów dotyczy wszystkich radomian. Segregowanie odpadów jest obowiązkowe zarówno w zabudowie jedno, jak i wielorodzinnej. Od 1 lipca ten obowiązek będzie obowiązywał także w Radomiu. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, osobom, które nie będą się wywiązywały z obowiązku segregowania śmieci, mogą być naliczane kary. Gmina miała możliwość wyboru wielkości z tej stawki. Od dwukrotności nawet do czterokrotności opłaty podstawowej. Zdecydowaliśmy się, że w pierwszym roku funkcjonowania tego systemu mieszkańcy będą tą opłatę za niesegregowanie podnosić w minimalnej wysokości, czyli dwukrotności podstawowej opłaty. W Radomiu, jak deklaruje wiceprezydent Jerzy Zawodnik, magistrat zamiast karać finansowo od 1 lipca postawi na edukację mieszkańców. W pierwszej kolejności będziemy zwracać uwagę, w pierwszej kolejności będziemy edukować, ale jeżeli ten błąd, ta niewłaściwa segregacja będzie się powtarzała, jako miasto będziemy zobowiązani naliczyć opłatę zwiększoną, czyli dwukrotność opłaty podstawowej. Na osiedlach mieszkaniowych będzie obowiązywała współodpowiedzialność. Jeżeli na przykład z bloku A na jakimkolwiek osiedlu jedna z rodzin nie będzie segregowała śmieci, to ukarany finansowo zostanie cały blok. Apelujemy przede wszystkim do mieszkańców bloków, żeby zwracali także uwagę nie tylko jak oni wyrzucają śmieci, ale także jak wyrzucają śmieci ich sąsiedzi, ponieważ faktycznie ta współodpowiedzialność będzie ciążyła na całym bloku. Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami, w tym także zasad selektywnego ich gromadzenia, są dostępne na stronie www.radom.pl.
Informowaliśmy w środę, że po 76 latach udało się odzyskać zaginiony w czasie II wojny światowej obraz radomskiego malarza Jacka Malczewskiego, zatytułowany przy fortepianie. Obraz aktualnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, tymczasem w Radomskim Muzeum można oglądać pozyskane w depozyt inne dzieło Jacka Malczewskiego, Wizję Ezechiela. Wizję Ezechiela Jacek Malczewski namalował w 1917 roku. Radomskie Muzeum to dzieło radomskiego artysty pozyskało w depozyt od prywatnego kolekcjonera. Negocjacje trwały kilka miesięcy. Artysta namalował najprawdopodobniej 9 obrazów należących do tego cyklu. Ta praca w latach 30. znajdowała się w kolekcji Artura Wola. Po okresie II wojny światowej najprawdopodobniej należała do kolekcji jego spadkobierców mieszkających w Anglii. Obecnie, jak już wspomniałam, znajduje się również oczywiście w zbiorach prywatnych. Wizja Ezechiela to kompozycja olejna na tekturze. Wymiary obrazu to 102x77 cm. Przedstawia starotestamentowego proroka Ezechiela, który na obrazie Jacka Malczewskiego ożywia szkielety i przywraca do życia naród izraelski. Są to oczywiście w naturalny sposób konotacje, jakby na analogie do odrodzenia Polski niepodległej. Pamiętajmy, że jest to 1917 rok, w związku z tym równolegle oczywiście trwa I wojna światowa i jednocześnie nadzieje polskiego społeczeństwa na odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli. Radomskie Muzeum czyni starania, żeby pozyskać w depozyt ostatnio odzyskany obraz Jacka Malczewskiego przy fortepianie. Komisja do spraw licencji klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznała Radomiakowi Radom licencję na grę w piłkarskiej Fortuna pierwszej lidze w sezonie 2020-2021, ale uwaga, Zieloni nie będą mogli grać swoich meczów domowych na stadionie przy ulicy Narutowicza w Radomiu. Licencja pozwala na grę w Puławach. Komisja do spraw licencji klubowych PZPN rozpatrzyła wniosek Radomiaka i przyznała Zielonym licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach pierwszej ligi w nowym sezonie na stadionie zastępczym w Puławach z nadzorem infrastrukturalnym. Zieloni nie otrzymali pozwolenia na grę na stadionie przy ulicy Narutowicza w Radomiu ze względu na niewystarczające oświetlenie. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, pojawiła się propozycja, aby domowe mecze Radomiaka na stadionie przy ulicy Narutowicza doświetlała firma zewnętrzna. Jednorazowy koszt takiej usługi to ponad 100 tysięcy złotych. Łatwo więc policzyć, że koszt doświetlania w ten sposób meczów w całym sezonie mógłby wynieść niemal tyle, ile kosztowałoby zamontowanie nowego oświetlenia na stadionie Mosir. To wszystko w przeglądzie najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Ja już dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.